chcę każdemu pomóc. Na tańculi chcę pomóc, szylidze chcę pomóc. Ja tu nie przyszedłem, żeby ich niszczyć, bo mi się nudzi, bo tak po prostu chcę ich poniszczyć. Broń Boże, ja tu przyszedłem im powiedzieć prawdę, to co robią, żeby się po prostu otrząsnęli. Jeżeli ktoś zrobił źle, niech poniesie konsekwencje. Ale ja tu, ja nie jestem Wardęga, że mi sprawia przyjemność niszczenie ludzi. Cześć, Aleksandra Wsaczek, Goniec Sport, wraz ze mną Natan Marcoń, witam. Indygo, witam. Cześć, szatan. Szatan, Indygo, dlaczego właśnie szatan teraz? Żeby wygrać z diabłem, trzeba stać się diabłem, więc stałem się diabłem. Ale co, mówisz, że Piotr Szeliga to diabeł? Że co? Piotr Szeliga to diabeł? Walczę z diabłami, tutaj wszyscy są diabły wcielone i ty dobrze o tym wiesz, tylko ty mnie powiesz, że jesteś dziennikarką. No dobrze, dobrze. Słuchaj, widziałam twój wywiad dla Antyfaktów, dla Łukasza. No, tam poruszyłeś dużo wątków różnych. No i co, nie obawiasz się o siebie? Jakim? Dlaczego mam się o siebie obawiać? W sensie... No wiesz, ktoś może na przykład się chcieć mścić? No to niech ktoś się mści. Pamiętaj, jak ktoś chce zrobić mi jakąś krzywdę, zemstę, to zacznie... Jedna rzecz wypłynie od kogo? Nie wiadomo. Druga rzecz wypłynie trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i będzie koniec. Potęga, kurwa, nieskończona, tyle ci powiem. To się już powoli kruszy, ten sznur, to kółeczko wzajemnej adoracji, to powoli się kończy i zobaczysz niedługo, że będzie koniec tych wszystkich influencerów. Przepraszam, to będzie koniec, zobaczysz. Wystarczy, że jedna osoba, ta górna, zacznie sypać i już się wszystko posypie. I to jest, no, stwierdzenie faktów. Jak komuś imponuje jakiś influencer, to jest dla mnie... I mówię serio, jeżeli ktoś jest, wow, jestem jego fanem, no to jest... Ktoś jest twoim fanem? Ja nie mam z sobą nic do zarzucenia. I na mnie nic nie wyszło i na mnie nic nie wyjdzie. A na nich wychodzą rzeczy i dalej ma fanów. No to dla mnie jest po prostu zwykłym takie różne osoby. No bo jak można wspierać osobę, która robi takie rzeczy i promuje, propaguje, nie wiem, uważa je za normalne, za fajne, normalizuje. No dla mnie to jest chore i ich tyle. Wszyscy już poruszali ten temat, pewnie byłeś o to pytany, że ty z Michałem Boksdalem się trzymałeś, a teraz nagle mówisz jakieś tam rzeczy na jego temat. I czy to też nie jest zagranie specjalne? Czasem, żeby komuś pomóc, trzeba powiedzieć mu prawdę prosto w twarz. Okej, okay. Czyli chcesz pomóc Michałowi? Słuchaj, to jest, ja chcę każdemu pomóc. Na tańculi chcę pomóc, szylidze chcę pomóc. Ja tu nie przyszedłem, żeby ich niszczyć, bo mi się nudzi, bo tak po prostu chcę ich poniszczyć. Broń Boże, ja tu przyszedłem im powiedzieć prawdę, to co robią, żeby się po prostu otrząsnęli. Jeżeli ktoś zrobił źle, niech poniesie konsekwencje. Ale ja tu, ja nie jestem Wardęga, że mi sprawia przyjemność niszczenie ludzi, że ja mam kompleksy i chcę kogoś zniszczyć po prostu, zarobić na tym pieniądze. Na tym filmie ja miałem dwa kanały, które miałem monetyzację, a stwierdziłem, że specjalnie wrzucę na nowym kanale, ale żeby tej monetyzacji nie było. Żeby ani grosza nie zrobić na tym filmie. W dupie mam te pieniądze. Serio. Wrzuciłem tam ten film, nie zrobiłem ani grosza, nie zrobię ani grosza, bo to długo się czeka na weryfikację. Trzeba dokładnie trzy jeszcze filmy wrzucić, żeby trzy filmy na kanale mieć, żeby była ta weryfikacja, żeby były... No i tam 1000 subów, ale ty już masz. Tak, ale to już mam. No i no, to mam totalnie, powiem ci. Ja powiedziałem, wyplułem to, co leżało mi na sercu, to, co jest prawdą, a te osoby mnie nie pozwą, bo jeżeli mnie pozwą, to ja powiem im, to ja w sądzie wykorzystam dowody, których nie wykorzystałem w filmie. Serio ci mówię. No. Specjalne teczki. Oczywiście, że tak, ale takie teczki właśnie do samoobrony, specjalnie, żeby nie myśleć, że o, już się powystrzelało ze wszystkiego, mogę go pozwać. O, nie powiedział o tym wypadku samochodowym, o, nie powiedział o tym, nie powiedział o tym, nie powiedział o tej dziewczynie, a ja to wszystko, może nie wszystko, wiadomo, że wszystkiego, na pewno nie wiem, większość rzeczy wiem. I mam je dla siebie, bo wiesz, ja mogę je wypuścić, ale to daje, jeżeli poszkodowana osoba stwierdzi, że nie, nic nie mówię, to nie zgłaszam nigdzie tego, a ja to wypuszczę, no to to da. I znowu będzie farmazon wymyśla, zmyśla. Gdyby był winny, to by siedział w więzieniu. No wiesz, o co chodzi. No wiem. Mam dużo dowodów, dużo nagrań głosowych, wszystkiego. Poszkodowane się nie zgadzałem, a w sądzie nie wygram, jeżeli poszkodowane się nie zgłosi. Zapowiedziałeś film na Wardęgę. Nie ja, że będzie film na Wardęgę. Że będzie film, okej. Okay. No. Czyli nie będzie u ciebie na kanale. Nie, coś ty, ja wiem, że ktoś to robi, ten film. Okej. Okay. Chyba nie wiem, czego nawet nie zrobił. Okej, okay, czyli już niedługo wyjdzie. Prawdopodobnie. Mam nadzieję taką. Czekam na to, liczę na to. No i co? Co tam się znajdzie według ciebie? Czy ty wiesz dokładnie? Nie chcę powielać plotek. Okej. Okay. No. No to oczekujemy na ten film w takim razie. Jestem też ciekawa, co tam zostało zarzucone Sylwestrowi. Mam nadzieję, że to się wszystko w końcu posypie. Mam dość tych kurwa. Nie, bo się tam się drześmiesz. Mam dość po prostu tych mord znarkotyzowanych, nastrojowanych. Ej, Natan, ale ty prawie steryny przecież, jak możesz tak mówić? Srak, kurwa, mogę tak mówić. To są po prostu stwierdzenie faktów. Mam dość tych...
zorganizowanych, fałszywych, polskich mord w tym świecie. Serio. Do spodu. Prawda zawsze się obroni. Prędzej czy później to wszystko wyjdzie, a nawet jeżeli nie wyjdzie do obiegu publicznego, to im się to odbije czkawką, bo to nie jest tak, że robisz źle, krzywdzisz ludzi i zajebiście sobie prowadzisz życie. Za miesiąc, za rok, za 10 lat, za 20 lat, kiedy będziesz szczęśliwy, nie wiem, gdzieś na szczycie, to wszystko ci k***nie, bo to nie jest tak, że jesteś złym człowiekiem i korzystasz sobie na tym i wszystko potem żyjesz sobie jak król. Nie, karma wraca i wszyscy zobaczą, że karma wraca. I tyle. Nawet nie wiesz, ile osób uchroniła Pandora. Jeden sobie znikł na 3 miesiące, niby na wakacjach ze swoją nową dziewczyną, jeden gdzie indziej. No wszystko jebnie, zobaczycie. No to ty faktycznie myślisz o tym, żeby za te 2 lata wyemigrować? Ja się przeprowadzam po Galii za granicę. Już po Galii? Tak, już po Galii. Ale czemu? No bo ja nie chcę żyć w takiej kulturze. Polskiej czy... W kulturze wódki. Okay. Serio ci mówię, w kulturze wódki. Wódka jest dla mnie narkotyką. A jeżeli to jest normalizowane i wszędzie widzisz nachlanych ludzi, to odechciewa mi się po prostu żyć w tym kraju. Przepraszam, tak mówię, piękne, Polska jest piękna. Serio, kultura, nie licząc wódki, jest piękna, wszystko, ale to jest kraj wódki, naród drag. Wolę Dubaj, gdzie nie będąc osobą, która jest bardzo wpływowa, nie ma takiego czegoś na ulicach. No jak to jest, że w Polsce kobieta boi się wyjść gdzieś w nocy w domu, bo ktoś ją padnie z napadnie, upije, okradnie, co to w ogóle ma być? O co chodzi z naszym krajem i z innymi też krajami, że kobiety boją się wyjść w nocy, że coś się stanie, że trafią na naczelnego gościa lub na zapraszam do Dubaju, czy tam kobiety się boją w nocy wychodzić, czy widzą ludzi po nocach na ulicach i boją się torebkę, że ktoś jej ukradnie. Dlatego ja wolę po prostu inną kulturę, tam mi będzie bardziej odpowiadać, słoneczko cały czas będzie. Będzie mnie to właśnie, jak jestem w stanach depresyjnych troszeczkę czasami, to mi się nie chce nic i nie chce mi się trenować, nie chce mi się nic, a jak zawsze gdzieś jestem, gdzieś słoneczko, to od razu lepiej mi się chce żyć. Ludzie uśmiechnięci, nie kurwa smutni w tej Polsce, toksyczni, są każdego k***ć. Dlatego będę sobie mieszkał za granicą, za fajne życie, szukam mieszkanka właśnie tam. W sensie mam mieszkanie tam, co komuś wynajmuję, ale nie chcę w nim mieszkać, szukam w innej lokalizacji. Okej, okay, żeby mieć dochód też pewnie dodatkowo. Elegancko. Natan, a dlaczego ty zaatakowałeś Michała Pasternaka? Co to jest za telefon dziwny? Może odbierzesz na linii. Fabiańskiego? On pewnie chce o tym filmie powiedzieć, że materiał, mordo, ale zgilowałeś kogoś tam. Fabiański jest No dobra, to potem sobie pogadasz. Powiedz, dlaczego Michała tam powiedziałeś, że nie chcesz obok niego siedzieć, czy coś? Że co? Że nie chcesz obok niego siedzieć. No bo czemu mam siedzieć obok fałszywego gościa, który robi za dupą, nie? Komuś obrabia dupę i po prostu jest fałszywy i kłamie na każdy. On kłamie sam siebie. To nie chcę obok jego gościa po prostu siedzieć. No ale z czym kłamie? No ze wszystkim. No powiedziałam w tym filmie. Podam parę przykładów. On naprawdę, on nawet jak mówi ci dzień dobry, to nie życzy ci dobrego dnia. To jest taki kłamca. No przepraszam, to jest język faktów. Mam nadzieję. Chuja, nie wiem co mam nadzieję po prostu. Że powiedziałbym, mam nadzieję, że się zmieni i zacznie, nie mówię o sobie, szanować ludzi, którzy go naprawdę wspierają bezinteresownie, a nie pokaże się wszędzie idealnie. No. Zadyma powiedział mi na wywiadzie, że jeżeli ty się poddasz albo odklepiesz, to będzie czekał na ciebie przed oktagonem i dostaniesz bęcki. Nie, nie, takiego czegoś nie będzie. Oczywiście miało być, ale skoro tak Zadyma powiedział, to tak nie będzie, bo się teraz boję. Dobra, Natan, dzięki bardzo, trzymaj się. Powodzonka. Dzięki.